Stadion na Łużnikach w Moskwie, historyczne miejsce, w którym odbyło się mnóstwo wspaniałych zawodów lekkoatletycznych przed wielu laty. Były to tak zwane mecze gigantów, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone w 1973 roku, Uniwersjada, która była próbą przyszłych Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Obsługiwałem dla przeglądu sportowego tę moskiewską uniwersjadę. Mam doskonale w pamięci stadion na Łużnikach i tamte zawody, ale teraz czeka nas coś zupełnie innego i będą to inne zawody niż Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, na których Władysław Kozakiewicz na tym samym stadionie zdobył złoty medal olimpijski w skokotyce i ustanowił rekord świata. Teraz może możliwości polskich lekkoatletów nie są aż tak wielkie, jak to było wtedy, ale są szanse na kilka medali. Myślę, że jak się będziemy przymierzali do igrzysk, do Mistrzostw Świata w Moskwie, to trzeba wszystkim myśleć o dalekich rzutach dyskiem Piotra Małachowskiego. Były różne cuda podczas igrzysk w Moskwie w 1980 roku, kiedy gospodarze otwierali wieżeje stadionu, żeby pomóc swoim oszczepnikom, jeśli chodzi o warunki termiczne, żeby wiało w tę albo w tamtą stronę. Teraz już o tego rodzaju podstępach nie ma mowy. Inny też czas, jest bardzo ścisła kontrola antydopingowa, więc mam nadzieję, że rywalizacja będzie teraz absolutnie równorzędna. W związku z tym, patrząc na ekipę polską, oceniam, że jej szanse będą większe niż to na pierwszy rzut oka się wydaje. Oprócz wspomnianego Piotra Małachowskiego, kandydatką na złoty medal w rzucie młotem jest Anita Włodarczyk i z tymi dwoma nazwiskami wiążemy największe nadzieje. Ale patrząc na całą ekipę i na to, co się zdarzy w Moskwie, wszystkim trzeba brać pod uwagę, że to jest największa tegoroczna impreza sportowa na świecie, że będzie globalne zainteresowanie, no i wszystkim co najważniejsze. Największy showman świata, Usain Bolt, wystąpi tam znowu w trzech swoich popisowych konkurencjach 100 metrów, 200 metrów, 4 razy 100 metrów. I tylko Usain Bolt zapewni już, że te mistrzostwa będą się cieszyły naprawdę ogromnym zainteresowaniem.